Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka, w słońcu, w księżycu, w ascendencie, ale jeśli masz ochotę sprawdzić Merkurego z Marsa, z Wenus, na pewno będą tu dla Ciebie też jakieś informacje. Pamiętajcie kochani, że to jest czytanko ogólne, bierzcie co rezonuje, co nie rezonuje zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć. Witajcie w kolejnym horoskopie, w kolejnym tygodniu. Zobaczymy co tu dla raczków się szykuje fajnego. Jezus, przygotowany, słuchajcie, horoskop dla raków na miesiąc marzec. I także wybierz kartę, więc możecie sobie już zobaczyć, kto nie widział. Zachęcam także do oglądania tygodniówek i anielskich przekazów, bo tam jest dużo dodatkowych informacji, które tak fajnie się uzupełniają tutaj z tymi naszymi horoskopami tygodniowymi. A my już mamy pierwszą kartę, coś co w tym tygodniu przychodzi jako nowe, albo ewentualnie z przeszłości może się gdzieś pojawić, i mamy giermka monet. Bardzo dobra karta, bardzo karty żywe są, słuchajcie. Ósemka monet jako coś ważnego i kolejne monety, dwójka monet jako rada na ten tydzień. W serduszku zobaczmy od razu, wow, koło fortuny, fantastycznie. I w głowie dwójka mieczy, tu jakiś impas, tutaj gdzieś jakieś przyblokowanie, może brak chęci podjęcia jakiejś decyzji, dokonania wyboru, może uciekanie przed emocjami, uczuciami. No ciekawe, zobaczymy co tu nam się narysuje dalej. I kolejne pentakle, słuchajcie, jako temat też na ten tydzień. Piątka pentakli. Okej. Ulala, słuchajcie. Mamy parę cesarską, cesarz i cesarzowa, i tutaj jest piąteczka pentakli. Jak to kompletnie nie pasuje do tej cesarskiej pary. Co się tu zadziało? Albo co się tu zadziewa? Co się tu zadzieje? Jakby coś się zadziało, że ta wartość własna bardzo spada. Może coś się zadziewa w relacji, w związku, i po prostu jakby zaufanie, wiara w tą relację tutaj spada jakby bardzo w dół. No ciekawe, słuchajcie, no zobaczymy dalej. Może tutaj być tak, że słuchajcie, oczywiście działalność, jakaś firma, jakiś biznes i jakieś kłopoty finansowe wokół tego także. Ale tam mieliśmy 6 buław pod spodem, czyli jakieś małe zwycięstwo w tym tygodniu. Natomiast uważaj tutaj, raczku, na jakieś zbyt szalone posunięcia, ponieważ ta piątka monet, ona przestrzega przed zbytnim szaleństwem, dlatego że może to prowadzić do strat, których może nie jesteś w stanie przewidzieć. Dobra, zobaczmy dalej. Okej. Tutaj jakaś dobra strategia jest potrzebna, słuchajcie, i mądre głowy, które pomogą coś działać, coś zrobić, coś zostawić ze sobą. I zobaczcie, ósemka monet i ósemka kielichów, już nam się zaczyna robić magia, 88 nam się już pojawia. Okej, zobaczmy, giermek monet, co to są za wiadomości, informacje, propozycje, oferty, może przestrzeń do negocjacji, do rozmowy, do dogadania się. I mamy kartę słońca, ona wypadła nam w rewersie. Czuję, że tutaj raczki nie chcą wziąć jakiejś prawdy za prawdę. Czyli jest jakieś blokowanie się na prawdę, jest jakieś blokowanie się na przyjęcie jakiejś oczywistości. Raczek chce coś widzieć takim, jakim chce to widzieć, a nie takim, jakim to jest w istocie. No i zobaczcie, dokładnie. Blokujesz się na coś, co idzie do ciebie, co chce przyjść do ciebie, może jakieś wiadomości, a może też tu też. Może tu też chodzić po prostu, że jakiś raczek zablokował kogoś po prostu i nie chce od tej osoby otrzymywać wiadomości, więc to jest taka bardzo prozaiczna rzecz, która tutaj może się zadziać. Może coś się zadziało w związku stałym, stąd ta para cesarska, i teraz i tu czuję po stronie kobiety, że kobieta nie chce komunikacji, nie chce rozmowy, blokada, prawda? Okej.
Królowa Kielichów i Koło Fortuny, czyli zdecydowanie w uczuciach, w emocjach, tutaj w serduszku, w relacjach, związkach, jakby Raczek zaczyna dostrzegać swoje potrzeby, potrzeby swojego serca i to potężną wprowadza zmianę w życiu Raczka. Ok, zobaczmy tą dwójkę mieczy tutaj dla Raków. Dwójka mieczy na ten następny tydzień. Dwójka mieczy. Uciekanie przed podjęciem decyzji, które sprawia, że ten temat ciągle się kołacze w głowie, powodując taki piekielny labirynt tego umysłu. Czyli tutaj najlepszym sposobem dla ciebie, Raczku, jest po prostu podjęcie tej decyzji, dokonanie tego wyboru, zadziałanie w tym kierunku, porozmawianie, wypowiedzenie tego, zostawienie za sobą tego, co chcesz zostawić. Bo jak będziesz przed tym uciekać, to cię wcześniej czy później tak znowu znajdzie, prawda? No nie da się uciec, słuchajcie. Mamy tu 222. Tutaj mamy 88. Czyli już te karty pokazują, Raczku, to jest ważny dla ciebie tydzień, masz możliwość zrobić coś, zadziałać. Możliwe, że pomiędzy drugim lutym tego roku a 22 lutym tego roku coś się zadziało i tu dla ciebie, dlatego te trzy dwójki 222 będą wtedy ważne. Może sprawdź sobie też, co wnoszą, jaką wartość dodatkową te trzy dwójeczki. Zobaczmy jeszcze dla dwójki. Dwójka monet i tutaj mamy pazia mieczy, czyli zdecydowanie jest tutaj coś do zaobserwowania, do zastanowienia, do przemyślenia, do pytania, do informowania się. Mam takie poczucie, że czegoś nie wiesz, nie dasz sobie czegoś powiedzieć, a ta prawda jest istotna i bardzo ważna w tej całej twojej historii, żeby zobaczyć, żeby zakończyć to, co ci ciąży. Dobra, weźmiemy to jeszcze, bo czuję, że to jest ważne. Masz możliwość, Raczku, w tym tygodniu dokończyć ten stres. Zobaczcie, gdzie ja to położyłam. Ten lęk, ten stres, to, co cię atakuje i non-stop nawiedza twoje myśli, prawda? Ale tutaj trzeba się podjąć tego działania. Musisz coś tutaj pozwolić sobie usłyszeć, powiedzieć, z kimś o czymś porozmawiać. Bez tego jakby nie ma szans, żeby ruszyć do przodu. Zobaczcie, ta karta przyjemność to w ogóle praktycznie dla każdego znaku wyskakuje. Czyli Raczku kochany, zrób coś dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. I druga karta, odpoczynek. Odpocznij, zrelaksuj się, przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Zobaczcie, jak pięknie. No tak, bo często biegamy, zapominamy o sobie, a tutaj trzeba sobie o sobie przypomnieć i zadbać też o siebie, zadbać o zdrówko, właśnie o to serduszko. Mamy tutaj znak baranka dla kogoś. Jest lew, ale on jest jakiś wywrócony, więc tutaj. Więc kochani, może macie jakiś konflikt z lwem, albo nie chcecie rozmawiać z jakimś lwem. Jakiś lew sprawił przykrość może. Może to być oczywiście strzelec też albo baranek dla kogoś. Albo ziemski znak, panna, byk, koziorożec. No ewentualnie też powietrzny może być dla kogoś. Bliźnięta, waga, wodnik. Okej, okay, ale zobaczmy dalej, co tutaj dla Raczków. Masz szansę w tym tygodniu zauważyć, coś zaobserwować i coś zrobić, żeby coś się zmieniło, uwalniając się od jakichś natrętnych myśli. Więc to jest fajne, prawda? Tak. Ta karta, słuchajcie, i tutaj mamy Orange Lily, czyli pomarańczowa lilia. Zobaczcie, jak pięknie. Ta karta mówi o tym, by zwracać uwagę na pozytywne rzeczy i rzeczy fajne, które zadziwiają w życiu. Bo to pomaga nam podnosić nasze wibracje i zwiększać tą pozytywną energię w naszym życiu, która jest bardzo ważna, żeby na przykład tą wartość własną swoją
utrzymywać też na wysokim poziomie. Tu się coś zadziało bardzo niefajnego, co sprawiło, że Raczek totalnie opadł w tej wierze, w tym zaufaniu, albo chyba, że to jest finansowe dla kogoś, bo ten przeskok, słuchajcie, jest szokujący pomiędzy cesarz, cesarzowa i piątka monet. To jest totalny upadek. I tu by trzeba właśnie energetycznie się podnieść, a tu może dla kogoś cytryn właśnie, on pomaga, słuchajcie, podnosić swoje wibracje, podnosić po prostu nastrój i lepiej się poczuć, także może dla kogoś to jest ważne, żebym to powiedziała. Natomiast słuchajcie, no zdecydowanie takie pozwolenie sobie na to, żeby patrzeć na szklankę do połowy pełną, zawsze pomaga w życiu, bo zawsze pomaga dostrzegać te fajne rzeczy w życiu. I tu jest właśnie ta podpowiedź. Może też dla ciebie fajne by było wprowadzić do swojego życia jakiś kolor, więcej koloru, może jakieś kwiaty w domu, może jakieś właśnie kolorowe podusie, cokolwiek, bo ja czuję, że u ciebie właśnie brakuje ci tego koloru, który jest na wakacjach na przykład, prawda? Te soczyste kolory, ale możesz sobie to ofiarować, mając w domu jakieś dodatki fajne, czy rameczki, czy podusie, coś, co ci podniesie właśnie tą energię i też będzie ci codziennie karmić twoje zmysły tymi barwami, tą soczystością. Zdecydowanie tutaj musicie zrobić wszystko, kochane raczki, żeby wydobyć się z tej piątki monet. To jest bardzo, bardzo beznadziejna energia i za długo siedzenie w niej może prowadzić do depresji, do stanów naprawdę trudnych później do ruszenia z nich, więc tu trzeba szybko zadziałać, żeby po prostu nie opaść za bardzo w tym wszystkim na dno. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze w miłości. No w miłości jakieś zmiany, bo macie to koło fortuny. Może być dla kogoś strzelec oczywiście. O, już mamy, dobra. Tak, tu jakieś wybaczenie, wyciągnięcie nauki z tego, co się zadziało. Coś się zadziało na pewno, bo ja czuję z tego czytania dużo smutku, dużo rozczarowania, ale takiego głębokiego. Wręcz czuję taką energię, jak to się w ogóle mogło zadziać, jakby ktoś, kto to myśli, zastanawiał się, jak to w ogóle możliwe, jakby nigdy nie dopuszczał ten ktoś takiej myśli, że coś takiego może się wydarzyć. Dlatego jest to bardzo szokujące. Okej. Miłość nieodwzajemniona tutaj dla kogoś, więc może ktoś tu miał wielkie nadzieje na jakąś relację, jakąś miłość, a tutaj okazało się, że to była tylko bliskość, fizyczność, na przykład i seks, prawda? I miłości tam nie było. I może tu jakiś raczek się zorientował i mówi: dosyć tego, ja tu chcę coś więcej, prawda? Ja potrzebuję czegoś więcej i zmieniam to. Natomiast słuchajcie, dla kogoś tutaj jednak warto podjąć się wysiłku i tego porozmawiania, wysłuchania tej drugiej strony. Jeżeli ci zależy na tej relacji, zależy ci na tej osobie, to tu warto podjąć się tego wysiłku po prostu wyjścia do tej osoby, albo przynajmniej podjęcia się tego dialogu, prawda? Jeżeli ta osoba będzie chciała rozmawiać. Okej. Zdecydowanie będziecie tutaj coś zostawiać, kochani, w tym tygodniu ze sobą, bo mamy dużo kart na ten temat, coś zmieniać, coś uwalniać, tylko ta prawda właśnie i to, co chce do was przyjść, żebyście to dopuściły, bo dwa razy dwójka mieczy pokazuje, że tu jest duże zblokowanie, które działa na twoją niekorzyść, bo masz słońce przy tym w rewersie, czyli jakby coś jest przez to przyblokowane u ciebie. Czuję też energię pieniądza, że z jakiegoś powodu jest przyblokowana. Może masz jakieś podejście, nastawienie, które nie działa na korzyść właśnie u ciebie. Okej, zobaczmy, co tu mamy. Coś się zadziało, mamy separację i mamy lightning, czyli to było właśnie niespodziewane, to było szokujące dla ciebie. Totalnie się tego raczek nie spodziewał, po tej osobie. Może też być tak, że przyjdą jakieś szokujące wieści, wiadomości, informacje w tym tygodniu, coś,
co sprawi też, że no, zrobisz wielkie oczy raczku, zdecydowanie. Nie spodziewasz się tego zupełnie. To jest jak taka mała wieża, ja czuję, ale ja czuję, że to wszystko summa summarum dzieje się dla twojego dobra. Czyli pozwól sobie na to, żeby to coś przyszło. Posłuchaj tych wiadomości, nawet jeśli będą szokujące, nawet jeśli będą w pierwszym momencie totalnie nie do przyjęcia. Ale posłuchaj tego, pozwól sobie na to, bo jak tego nie zrobisz, to później się przyblokujesz. A takie blokady, słuchajcie, później trudno z tego ruszyć, więc lepiej jest usłyszeć coś niefajnego, niż później wychodzić z blokady. O, tak bym to powiedziała w prosty sposób. Jest tu jakaś tęsknota, jakiś smutek, jakieś rozczarowanie. Coś się zadziała ewidentnie, gdzieś jeszcze raczek tęskni, myśli. Powraca, prawda, do tego, rozpamiętuje. No, jest tutaj ten koszmar w głowie ewidentnie. No dobrze, zobaczmy prawdę ukrytą, czego raczku nie wiesz w tym tygodniu. Byliśmy za młodzi, więc tu dla kogoś zdecydowanie. Ale czuję, że to jest z przeszłości bardziej, jakieś takie sentymenty. Ktoś tutaj kocha bardzo raczka, zobaczcie. No, czuję, żeby to tu położyć, czyli ten ktoś, z kim nie chcesz rozmawiać, jest tutaj jednak duża miłość, słuchajcie. Czuję, że zostawiasz mnie za sobą. Też chyba inna troszkę może, albo ta sama. No, tu musicie czuć, słuchajcie, poczuć, czy to z wami rezonuje. Dokładnie wiedziałem, co robię. Kurczę, ja to tu czuję, słuchajcie. Ojejku. Ja tu czuję, że ktoś kogoś naraził na straty finansowe. Okej. Musimy pozwolić, musimy się wzajemnie uwolnić, jakby odejść, tak? Zostawić to za sobą. Czuję cię nawet, kiedy jesteś daleko. To jest do tej relacji, o którą warto powalczyć, popracować nad nią. Zakopałem się w pracy, żeby o tobie zapomnieć. No, albo to raczek tutaj, albo ktoś, kto raczka bardzo kocha, ale to było jednostronne. Albo raczka bardzo ktoś kocha, albo raczek kocha tą osobę, ale z drugiej strony nie było właśnie miłości, tylko była raczej pasja, namiętność, przyciąganie. Tak jest. Odurzasz mnie swoją obecnością tu dla kogoś i dla kogoś też czuję toksyczność. Czyli nie jest to fajne, słuchajcie, kiedy ktoś mówi w ten sposób, dlatego że to jest nadal toksyczność. To jest coś, co sprawia, że jesteśmy ogłupiali, prawda? Nie potrafimy logicznie działać, logicznie postępować, logicznie się zachowywać. I często w takich relacjach toksycznych właśnie, gdzie jakby odurzamy się jeden drugi, prawda, z sobą, ta chemia jest tak silna, że myślenie jest żadne. I tu, słuchajcie, wtedy bardzo często następują zdrady właśnie, albo działania, które prowadzą do upadku później, czy to relacje, czy to związku, czy to tak czy inaczej tutaj. Tu jest toksyczność, tu jest chemia, tu jest przyciąganie, pociąganie, ale tutaj nie ma miłości i ja czuję, że to jest największy stres tutaj dla kogoś. Dobrze, kochani, to tyle. Nie będziemy tego ciągnąć, bo ja czuję, że cała wiadomość już przeszła. Czuję smutek, słuchajcie, z tego czytania. Taki wewnętrzny smutek głęboki. I to nie mówię po to, żeby tutaj was rozczulać i żeby się rozżalać nad sobą, tylko czuję, że ten smutek musi być uwolniony, że to powinno odejść, to powinno zostać uwolnione, słuchajcie, żeby móc ruszyć do przodu. Mogło to się zadziać teraz, mogło to się zadziać dawno, może to powróci po prostu jako emocje, wspomnienia, może ktoś się odezwie z przeszłości i tobie przypomni jakby tą sytuację.
Zobaczycie, dla każdego to będzie coś innego. Ok, kochani, mamy teraz mini wybierz kartę, gdzie możesz zadać pytanie o sytuację, o osobę, do upewnić się. Odpowiedzi są konkretne, ok? Zaczynajmy od jedynki. Mamy zdecydowane tak, ale to stoi na głowie, to tutaj, kochani, trzeba by coś wyjaśnić, jakaś prawda tutaj musi być wypowiedziana, coś musi być wyjaśnione. Dwójeczka, ta sama sytuacja, trzeba coś wyjaśnić, o czymś porozmawiać, coś wypowiedzieć, jakoś zadziałać, żeby to było pewniejsze. I trzy, idealny moment, ale coś musisz zrobić, żeby móc ruszyć z miejsca w tym temacie. Dobrze, raczki kochane, to tyle. Życzę wam niesamowitego tygodnia. Macie tyle powtórzonych cyfr, że nawet nie jestem w stanie wam wszystkich wypisać, ale na pewno 10, 10, 88 i 222 wam napiszę. Tydzień niesamowity, dużo się zadzieje, dużo się może wyjaśnić, ale otwórzcie się na to wyjaśnienie, właśnie na tą prawdę, która idzie, i pamiętajcie o tym, żeby też odpoczywać, relaksować się i robić coś dla zabawy, bo tydzień możecie mieć bardzo, kochani, intensywny. Ok, tyle. Pozdrawiam serdecznie, utulam was mocno i do kolejnego zobaczenia.